Siemanko, witajcie w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że będzie coś widać. Jestem na plantacji buraka cukrowego. Ogólnie zamysł jest taki, w trzech słowach powiem, żeby zrobić takie jakby krótkie relacje ze wszystkich plantacji. Nie chcę robić tego w jednym filmiku, tylko po prostu osobno burak, kukurydza, zboża. Zaczynam od buraka, mam go najbliżej za budynkami. Burak na piątej klasie, tu gdzie jestem, druga część działki, znaczy zaraz będę, jak będę się przesuwał, będzie potem czwórka. Jak widzicie, są jakieś tam zaniki, można powiedzieć, w obsadzie, to były trudne wschody, tak jak mówię, piąta klasa, widzicie jak to wygląda. Ale co, do czego zmierzam? Burak jak burak, jest jedno miejsce, tu jest po kukurydzy, zaraz pokażę wam gorsze miejsce, gdzie jest łyso praktycznie na polu, ale zobaczcie co jest tutaj, 42-44 litry 3 dni temu spadły wody. Tam, jak widać w oddali te słupy energetyczne, jest górka. Z górki tutaj wszystko spływało. Woda tu jest w systemie konwencjonalnym, czyli było orane. Jesienna, praktycznie zimowa orka, bo w styczniu orałem. Jesienią było tak twardo, że pług nie wchodził. I do czego zmierzam? Woda spływając po prostu wymyła, tak? Najgorzej jest tutaj, gdzie jeżdżę ciągnikiem z opryskiwaczem, w tych ścieżkach moich, mimo że no nie było ścieżek zostawianych w trakcie siewu, ale no tu gdzie się mieszczę między rządkami, gdzie widać, że jest wyjeżdżone, po prostu woda sobie zrobiła koryta, tam z górki już nie będę szedł, ale dosłownie do kolan powymywało. Także no to jest moim zdaniem jeden z minusów uprawy konwencjonalnej, tak? No, zaraz wam pokażę, może ktoś nie uwierzy, że tu jest poprzeczniak. Zobaczcie, nawymywało, naspływało, tym bardziej, że lekka ziemia, ten cały piach, ten tak zamuliło tutaj ten dół, te buraki tutaj, zobaczcie. Tu wszystko były buraki, jak widać tam dalej, tutaj gdzie najbardziej spływało, no naciągnęło tego piachu, żwiru, to mówię, ziemia lekka, także tutaj cały ten poprzeczniak. Oczywiście, jak to się mówi, to są straty akceptowalne, bo gdyby tego deszczu nie spadło, u nas już była naprawdę bieda i susza, więc mimo wszystko, no wiecie, straty są do zaakceptowania. Myślę, że ten deszcz i tak wniósł więcej korzyści niż strat. No burak wygląda tak jak wygląda, no tutaj szału nie ma, dalej jest ładniejszy, będę szedł może poprzeczniakiem, bo łatwiej mi będzie po kolei. Tu się zbliżamy do miejsca, gdzie robiłem poprawkę w kukurydzy w ubiegłym roku, nie poprawkę, brakło mi elumisu i robiłem zabieg innym środkiem, już teraz nie kojarzę co to było tak naprawdę i prawdopodobnie zostały pozostałości, znaczy mimo orki dużo było takich siewek buraka, gdzie wzeszły i zżółkły i po prostu zanikły. I o ile tutaj to pole ma ogólnie 1000 metrów długości, tutaj no tutaj widać jak woda płynęła, zobaczcie jak naciągnęła, tutaj jeszcze jest to do przeżycia, bo w miarę rządki widać, tak tam dalej za słupami, czyli od połowy pola do końca, no jest tragedia, jest na 12 metrach, bo pryskałem 12-metrowym opryskiwaczem dosłownie gołe pole, ale no to jest jedna ścieżka, tu na tej działce jest 9 takich ścieżek, więc no tak jak mówię, no wiadomo, na piątej klasie siejąc burak trzeba się liczyć z tym, że nie wszystko się uda i rzadko jest tak, że zbiera się super plony, no super, rzędu tam powiedzmy 70 ton, tak, bo na takiej ziemi no to już jest super plon. Tutaj już jest, zaraz będę, przejdę na czwartą klasę, zobaczcie, tutaj też woda tak płynęła. I co zrobiła? A tutaj przechodzę już na lepsze stanowisko i zaraz zobaczycie, że buraczki są lepsze. No lepsze. No to jest czwarta A, czwarta B. Oczywiście tutaj cała ta działka ma 8,5 hektara. W ubiegłym roku był obornik. 2 lata temu poszło wapno jeszcze z Morawicy. Tu pH jest w granicach 5,9-6,2 średnio. No i w ubiegłym roku obornik jesienią. Wydlęce około 40 ton na hektar. No i tutaj już jest lepsza ziemia, tutaj, tak jak mówię, połowa pola jest takiego buraka, z którego naprawdę na dzień dzisiejszy jestem zadowolony, a połowa no jest jaka jest, ale trzeba się cieszyć, że w ogóle coś urosło. Zobaczcie, no tak to wygląda, liść jest spoko, mszycy na razie nie widać, bo w ubiegłym tygodniu pryskałem. Co do zabiegów, no ochrona praktycznie jest zakończona tutaj herbicydowa, 3 razy, oczywiście w dawkach zielonych, czyli 3 razy poszedł Betanal Max Pro w dawce 1,25 z Goltixem 0,75 i Buster poszedł, czyli tam jakiś prochizafop na jedno liścienne, pół litra na hektar. No teraz tutaj gdzie tak powymywało, może się okazać, na pewno się okaże problem z chwastami, bo wiadomo, no Metamitron, czyli Goltix jest środkiem, który działa głównie doglebowo. No i dzięki niemu tak naprawdę no on nam powstrzymuje, tak, te chwasty, póki nam buraki nie zakryją rzędów, żeby
nie wyszły, tak? A teraz po tym deszczu wiadomo, że to wszystko się powymywało. Zobaczcie, tutaj pesz się trafia, ale on zaczyna żółknąć. Pryskane było 6 dni temu, przed tym deszczem 3 dni na jedno liścienne. No i tak to wygląda. Ogólnie plantacja, no gdzieś tam trafi się jakiś haber sporadycznie, tego typu historie, ale plantacja źle nie wygląda. Zobaczcie, kolejna ścieżka przez całą długość od górki, dwa rządki poszły. Wymyło ją, zobaczcie, do samego przecza. Tak to wygląda. No ale tak jak mówię, no, na pewne rzeczy wpływu nie mamy. Wpływ mamy na walkę z chwastami, tak, na nawożenie, na uprawę, ale na warunki pogodowe już nie. I tak mimo to jestem dość zadowolony z tego deszczu. Mimo tych strat, może to głupio zabrzmi, ale fajnie, bo tak jak mówię, no była u nas bieda, 44 litry spadły, dość ulewny ten deszcz, intensywny, ale gdyby wcale nie spadły, to nie wiem, no te buraki fakt, że zakryły 2 tygodnie temu rzędy, ale no byłaby dalej bieda. I zobaczcie, ostatnia ścieżka od miedzy też jest naciągnięte piachu z góry, ale zobaczcie, do czego zmierzam. No tu się kończy ta działka i przejdę na działkę sąsiednią. Tutaj jest uprawa konwencjonalna, czyli orkowo. Na działce sąsiedniej 2 hektary jest w uprawie uproszczonej. Trafiają się takie kępy, chyba widać. Jest to ostrożeń. Właśnie jeszcze się nie wyrobiłem z zabiegiem. Pójdzie zamiennik Lontrela, czyli chlorydazon. Bez problemu sobie radzi, nawet z dużym ostrożniem. Miałem ten zabieg robić dzisiaj, ale w dzień było upalnie, teraz trochę wieje, także odpuszczam do poniedziałku. Zobaczcie, tu gdzie jestem teraz akurat w ścieżce, buraki ogólnie tutaj bardzo długo wschodziły i szczerze to powiem, że myślałem, że nic z nich już nie będzie. Wschodziły około 5 tygodni. Uprawa uproszczona, stanowisko nie do końca przygotowane na burak, bo tu planowana była kukurydza. Zarówno nawożenie pod kukurydzę, wiosną poszedł obornik i uprawa na 20 cm gruberem i ta leżówka przed siewem raz. Zresztą to było na moim kanale. Zobaczcie, słomy sporo w międzyrzędziach. Widać, że to jest nieorane, no słoma, obornik. Ale zobaczcie, co jest najciekawsze. O, trafia się jakaś marunka. Wszystko to jest dla mnie do zaakceptowania. Ale zobaczcie, idę sobie ścieżką, którą jeżdżę, nazwijmy to ścieżką, którą pryskam. I zobaczcie, uprawa bezorkowa. I jak widzimy, tutaj nie naciągnęło z góry, nie wymywało, mimo że woda, no wiadomo, jakaś tam spływała, bo przy tak dużym opadzie musiała gdzieś iść, tak? Ale tak nie powymywała, nie wymyła mi buraków, tak? Gdzieś tam widać, tutaj jeżdżę kołem, zobaczcie, naciągnęło też trochę piasku, ale zobaczcie, buraki wszystkie są. Nie ma takiej sytuacji jak w uprawie konwencjonalnej. Więc to jest kolejna zaleta, tak, którą odczułem na własnej skórze, uprawy uproszczonej. I zobaczcie, przejdę dalej. Tak jak mówię, tu jeszcze też będzie zabieg no, chlorydazonem, czyli zamiennikiem Lontrela na ten ostrożeń, który tu też on występuje tak kępami, więc planuję, kupiłem go na hektar, planuję objechać całą plantację, włączając sekcję tylko tam, gdzie zauważę. Tutaj zobaczcie, są takie małe buraczki. Tutaj była pryzma obornika indyczego i one no, dopiero gdzieś 2 tygodnie temu dopiero wzeszły, po 2 miesiącach praktycznie od siewu. Siew był 28 marca, ale teraz mają się na życie. Tak to wygląda. Zaraz jeszcze pokażę wam tak na momencik tylko kukurydzę, chociaż kukurydza to będzie w kolejnym vlogu, powiedzmy. Zobaczcie, no tak wygląda burak. Nie ma co tutaj, myślę, narzekać na niego. Tutaj też jest taka 4B, powiedzmy, klasa ziemi. Jest w miarę czysty, chociaż coś tam się na pewno trafia, nie jest idealnie. Ale zobaczcie, rzędy już fajnie zakrył. Uprawa bezorkowa w tym oto buraku, moim zdaniem, nie odbiega od uprawy konwencjonalnej, a może nawet, tak jak mówię, znalazłbym więcej zalet niż w uprawie konwencjonalnej. Dlatego też, tak jak już gdzieś tam wcześniej mówiłem, planowałem, od przyszłego roku u mnie w gospodarstwie pług będzie historią. Do tego momentu był stosowany tylko pod burak od 3 lat, a teraz już nawet w buraku nie znajdzie zastosowania. Chyba że po jakimś czasie wrócę do pługa, ale na razie nie widzę ku temu żadnych zalet. No i tutaj przejdę, jeszcze wam pokażę, tutaj kukurydza jest, no tu jest dość zasobna działka, więc kukurydza jest ogólnie w fazie 8-9 liści. Jeszcze tak szybko przejdę na sąsiednią działkę, tutaj wam pokażę, trochę się wiatr zmaga. Kukurydza na działce, którą pierwszy rok mam
W dzierżawie tu zasobności są tragiczne. pH było 3,9. Poszło wapno z Morawicy. Zaperzona mega działka. Zobaczcie, jeszcze jest pesz, ale no już niewiele go zostało. Środek sobie fajnie podziałał. Nikosulfuron, 80 gram na hektar, poszedł na jedno liścienne. W miarę skuteczny. Tak jak mówię, kukurydza ma tam 7-8 liści. No zaraz jakąś przeciętną policzymy. No zobaczcie, żeby nie było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewiąty listek wychodzi. Powiedzmy 8 liści, kukurydza ma, bujnęła się teraz, ciepło, dostała wody. Tutaj poszedł obornik indyczy, około 20 ton na hektar. No i nawożenie, powiem więcej o nawożeniu, o oborniku, jak będę nagrywał kukurydzy. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to pole wyglądało, nawet jeszcze w momencie siewu, to strasznie było zaperzone, no, ciężka walka, tak? Było glifosatem pryskane jesienią, ale tego perzu tu jest od diabła. Akurat vlog z taki obszerny z siewu kukurydzy na tym polu jest na kanale Mikiego, czyli Miki GoPro. Tam jest siew kukurydzy z Bartkiem. To właśnie na tym polu tutaj się odbywało. No kukurydza wygląda tak. Tutaj jest, no tu jest piąta klasa ziemi, tu jest piach. Ogólnie tam dalej za górką jest czwórka gliniasta, a tutaj no widać, że tu jest piasek, no co tam się oszukiwać, tak? No i zobaczcie, tak to tutaj wygląda, się prezentuje. Nie jest idealnie czysto, ale podług tego co było jestem w miarę zadowolony. Teraz kukurydza powinna pójść. Tak jak mówię, ma wilgoć, zrobiło się ciepło. Jest na najlepszej drodze do tego, żeby rosnąć. Tu jest 9241 z Pionera. Dobra, na dzisiaj to tyle. Tak jak mówię, nagram kolejny materiał, być może jutro z kukurydzy i z pszenicy. Zobaczycie, jak to wszystko u mnie wygląda. Co jest na plus, co jest na minus, jakie błędy popełniłem, bo tych się nie da wystrzec, tak? Błędów nie popełniają tylko ci, którzy nic nie robią. Ważne, żeby na błędach się uczyć i wyciągać jakieś wnioski, nie popełniać ich dwa razy takich samych. No i dobra, lecę, bo już wieczór, jeszcze muszę śrutę zrobić. I tyle. Na razie, trzymajcie się. Do następnego.